siema, to jest sprawa. Słuchajcie, jeżeli wam się ten film spodoba, to koniecznie napiszcie komentarz, czy chcielibyście takich filmów więcej. A jeżeli dobijecie tutaj właśnie może 500 łapek do góry, to od razu biorę moją niesamowitą, najlepszą, piękną kamerę i lecę dla was nagrać kolejny filmik. Siemano, dzisiaj przychodzę do was z kolejnym vlogiem, tak, filmem, nagrywanym na polu. Nie pytajcie, co ja tu robię. To widziałem, że poprzedni odcinek właśnie jest z vlogu, nieważne. Ja pitole, jak to wygląda, kachyra. O. Nie, to jest masakra jakaś, ja chyba czapkę założę. Dobiliście tam 1 dzień 600 łapek do góry, więc to jest naprawdę dla mnie mega. Widzę, że wam się to podoba. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do tematu. Ostatnio naszła mnie taka myśl. Chciałbym wam po prostu powiedzieć, czemu tak naprawdę stoję teraz przed kamerą, czemu nagrywam, jak zareagowali na to wszystko po prostu rodzice, moi rodzice, tak, koledzy, co się działo i w ogóle. Czy zostawiacie łapęcy do góry, wbijacie 500 łapek do góry, obiecuję, że kolejny filmik pojawia się jak najszybciej. Zastanówcie się, bardzo się zastanówcie. Moja historia tak naprawdę z YouTube, przygoda zaczęła się, słuchajcie, w pierwszym gimnazjum. Czyli 3-2 lata temu, coś takiego, nie 3. Zacznijmy od tego jeszcze, że jestem jedynakiem. Przyszedłem wtedy ze szkoły i odpaliłem kompa, oczywiście Minecrafta, jak to się zawsze grało w tego Minecrafta. I zacząłem przeglądać tego po prostu YouTube'a całego, tak, dosłownie, całe. I zobaczyłem taki filmik, słuchajcie, Redziego i Pigwida i oni grają wtedy w Minecraft Adventure. Tak, to są takie dinozaury, Minecraft dinozaury, jakby ktoś nie wiedział. I kurde, pomyślałem sobie, jestem sam w domu, tak, w sensie, że wiecie, bo jestem jedynakiem, tak, jestem jedynakiem. Moja mama co drugi dzień pracuje. Mój ojciec wyjeżdża za granicę, chociaż teraz już ma pracę tutaj, tak, na miejscu, w Polsce. Pomyślałem sobie, kurde, przecież się nudzę, nie mam rodzeństwa, nikt mi nie będzie w tym przeszkadzał. Mojej mamy praktycznie nie ma w domu, co drugi dzień jest w domu. Taty też. Będę nagrywał z przechyloną głową, ponieważ dzisiaj mam krzywe. Nie no, o, tak włosy stoją, więc będę nagrywał, słuchajcie, od teraz z krzywą głową. Od razu powiadomiłem o tym moją byfyfy przyjaciółkę. Poszliśmy na skype'a, no i obgadaliśmy, kurde, jaki ja mam nick, jaki ja mam mieć nick, jak ja mam zacząć i tak dalej. Jeszcze dodam, że miałem już wtedy kanał, ale na tym kanale nie pojawiały się filmy regularnie, tylko słuchajcie, były tam dwa filmy, dwa poradniki z Minecrafta i kanał się nazywał Sprzedawca Siada. Sprzedawca siada, tak się nazywał kanał i były tam dwa filmy z Minecrafta. To były poradniki, jak zrobić zbroję i w ogóle. Możecie sobie szukać ten kanał, jak znajdziecie, no to dajcie znać w komentarzu. A sam sobie po prostu zobaczę ten kanał, bo ja go aktualnie nie znalazłem. Witam was, tu był Sprzedawca Siana. W tym odcinku pokażę wam, jak zrobić zbroję, buty, hełm, spodnie i mieczek. Tak się robi butki. Byłem wtedy na skype'a właśnie z moją koleżanką, obgadaliśmy, jaką mamy mieć nazwę. Zostało przy Jedim, tak, najpierw było Jedi.pl, teraz jest zwykłe Jedi, więc właśnie pozostało przy tym Jedim. I jestem tu, gdzie jestem. Bardzo szybko to zleciało, naprawdę miałem świetną aktywność, cały czas mam, jestem z was cholernie zadowolony. Potem, jak to się zaczęło, wiecie, powiększać, nie, wszystko, liczba rosnąć, jak miałem około 2000 subskrypcji, moja mama tak wbiła do pokoju, nie. I do mnie, czemu ty tak często gadasz w pokoju, do kogo ty tak rozmawiasz, do kogo, nie? No i ja tak mówię, no mama, nagrywam, nie? Wy co nagrywasz? No co? Nie no, słuchajcie, tak nie było. Powiedziała mi co, jak, wszystko się to potem jakoś tak rozrosło. Ona powiedziała właśnie tacie, tata tam oczywiście, tata od zawsze ma ten wywalony w ten świat internetowy. A mama, słuchajcie, mama naprawdę potrafi oglądać moje filmiki codziennie. Codziennie, jak wrzucę filmik, ona jest pierwsza. Dosłownie. Więc słuchajcie, no moja mama w sumie była dumna, że to coś mi jara, że coś potrafię, że umiem montować filmy. I się to naprawdę bardzo podobało. A mój tata właśnie w ogóle nigdy go to nie interesowało. On ma tam swoje życie, on to woli zbierać grzyby w lesie. No i tam czasami przyjdzie, tam pogada, co tam, jak tam u ciebie i tyle. Twoi koledzy zareagowali na to po prostu naprawdę głupio, moim zdaniem. Bo mimo wszystko nie powinni się tak zachowywać, jeśli się zachowali. To jest moje zdanie. Śmiali się ze mnie, dokuczali mi, powiem, szydzili ze mnie strasznie. Do tej pory siedzą. Do tej pory. Więc słuchajcie, no mam nadzieję, że już miałam takie chęć, żeby to rzucić wszystko, zająć się życiem, bo tak mi nagadali, tak mi łeb spruli w ogóle w tym gimnazjum. Więc no, ale po prostu wiem, że zaczęło się to wszystko od Minecrafta, tak? Że nagrałam Minecrafta i potem się okazało, o, Minecraft jakieś tam dzieci nada, ha, 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 ha. Nie. Chciałem z tym skończyć już dwa razy, tak poważnie z YouTube'em, bo mnie to
już gnębiło, tak szczerze, gnębiłoby to, już chciałem z tym skończyć, już chciałem normalnie przyjść do tej szkoły, powiedzieć siema, co tam u was, a nie kurde, przychodzę do szkoły, oni mówią, siema, kiedy filmik z Minecrafta, Jenny, każdy filmik ci lajkuje, o sorry, dislajkuje. Tak było i naprawdę, to, bo wiecie co, jak się nagrywa na tego YouTube'a, to jednak powinno się mieć takiego kopa, że tak powiem, w dupsko, nie, z przeproszeniem, nie, żeby mieć chęć do działania, nie, czy coś, a oni tak to wszystko tak robili wszystko w inną stronę, nie, żebym jak najszybciej z tym skończył, o to chodzi. Wszystko jest już git, ale w sumie oni tak się śmieją, tylko że może bardziej dorosłem przez te 3 lata, tak, jakoś bardziej może, nie wiem, dojrzałem, chociaż ciężko to powiedzieć po moim braku inteligencji. Wiem, że może się już to uspokoiło, nie jest jak w gimnazjum, ale tam czasami się zapytałem dla żartu, kiedy tam filmik czy coś, ale dobra, to jest nieistotne teraz. Sorry, że tak rozgadałem, ale no chciałem wam nagrać taki filmik, bo moi koledzy zareagowali na to naprawdę moim zdaniem głupio i mimo wszystkiego, mimo nieważnej gry na kanale, nie powinni się tak zachować. Nieważne, no jak robię to co robię, nie, ale dobra. Jeżeli wam się taki filmik spodobał i chcielibyście więcej właśnie takich filmów nagrywanych na polu, na naturze, że wyszedłem z domu, mam nadzieję, że to się wam w ogóle spodobało, to koniecznie dajcie łapkę do góry, tak? 500 łapek do góry, od razu biorę moją kamerę, lecę gdzieś w pola, w jakieś inne miejsce fajne i nagrywam dla was lepszy filmik, moim zdaniem. Lepszy, bo mam niesamowity pomysł, więc dajcie lajka koniecznie, zasubskrybujcie kanał i napiszcie jakiś miły komentarz, co sądzicie właśnie o takim właśnie, słuchajcie, zachowaniu w szkole na przykład, czy coś w tym stylu i czy wam się podobają moje filmiki, możecie napisać komentarz, czy coś zmienić w tych filmach. Nie ukrywam, mój kanał się teraz bardzo fajnie rozwija, mam 22 tysiące subskrypcji na moim kanale. Wiem, że to może nie są prawdziwe subskrypcje, bo oczywiście zawsze gdzieś się ze mną znajdą te puste suby, że tak wiecie, subskrypcje, ale nie oglądam go. No ale dziękuję mimo wszystko, no, bo poprzedni odcinek w ogóle rozwaliliście system, 600 łapek do góry w jeden dzień. Zobaczymy, co się teraz będzie działo. Spróbujmy chociaż, no dajmy radę, mi się wydaje, że tak. Oczywiście, jeżeli chcecie Minecrafta, napiszcie to w komentarzu. Ja mimo wszystko nagram tego Minecrafta, bo wy będziecie chcieć, tak? O to chodzi. Słuchajcie, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was moim gadaniem i że to jako tako było ciekawe. Zobaczymy, jak to zmontuję, czy to będzie okej. Więc zobaczymy, tak. Więc trzymajcie się, widzimy się w kolejnych filmach. Siemanko!